Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Odmienność rasy. Obiektywną ocenę jednostki ludzkiej utrudnia nam również odmienność rasy. Japończyk, student Uniwersytetu w Krakowie, pisze do swoich rodziców w ten sposób. Polacy są bardzo mili, dowcipni, gościnni, ale mam jedną trudność w pożyciu z nimi, że nie potrafię odróżnić jednego od drugiego. Wszyscy są do siebie podobni. Jedynie mogę odróżnić ich po nosach, bo mają zbyt długie, lecz o niejednakowym wymiarze. My znowu na odwrót z trudnością odróżniamy Japończyka od Chińczyka, a już Eskimosów i Murzynów, a zwłaszcza Hotentotów i Bushmenów widzimy wszystkich jako identycznych pod względem wyglądu. Oni zapewne widzą nas tak samo. Kolor skóry, odmienność budowy twarzy, identyczność uwłosienia, typowość rasy, niska kultura, to wszystko jak barwny reflektor zaciera cechy indywidualne jednostek. I gdzież tu jest obiektywizm? A przecież wiemy, że wśród ogromnej masy ludzkiej każdy człowiek ma swój własny kręgosłup psychiczny, swoje własne oblicze moralne, własny obraz duchowy, charakter, wygląd. Jest to stan indywidualny, uformowany kierowniczym nakazem woli własnej, albo reakcjami podświadomości, albo praktykami swego zawodu, albo nakazami postulatów społecznych lub wpływami środowiska. Mimo jednak ciągłych zmian występujących w naszej osobowości i na twarzy człowieka z powodu wpływu przeróżnych bodźców i przeżyć, w tej samej twarzy pozostaje wciąż coś stałego, niezmiennego, habitualnie utrwalonego pod nawarstwieniem licznych naleciałości. Chociaż nasze oko tego czegoś nie dostrzega, to jednak obiektyw kamery ujmuje ten nieuchwytny wewnętrzny obraz naszego ja. Przenosi go wiernie na kliszę i papier, prawie bezbłędnie. Ten właśnie indywidualny obraz można odczytać z fotografii. To nic, że uczony Carroll zdeprecjonował wartości informacyjne fotografii, twierdząc, iż rysunek bardziej podkreśla i uwypukla rysy charakteru oraz wierniej oddaje psychikę człowieka niż fotografia. W twierdzeniu tym tkwi jednak duże nieporozumienie. Silniejsze argumenty przemawiają za tym, że jest odwrotnie. Najlepszy obraz malarski, najwierniejsza rzeźba nie oddadzą wiernie osobowości człowieka w całej pełni tak jak fotografia. Braknie w obu sztukach autentyzmu. Będzie w nich więcej podmiotowości osoby twórcy niż przedmiotowości osoby odtwarzanej. W każdym dziele przejawia się jego twórca, który nas zmusza patrzeć na nie jego własnymi oczyma. Nawet taki geniusz jak Leonardo da Vinci przedstawia zwykle wszystkie prawie twarze kobiece mocno do siebie zbliżone podobieństwem, jak gdyby kopiowane z jednego modelu. Poza tym artysta uwypukla specjalnie jakiś jeden upatrzony z góry rys charakterystyczny twarzy ludzkiej w celu podkreślenia jej indywidualności z pominięciem cech drugorzędnych. Fotografia natomiast ujmuje całość. Co można wyczytać z fotografii? Trzeba najpierw wyjść z założenia, jaką chcę uzyskać informację o danym człowieku, czyli co mam poznać, charakter czy jego losy życiowe. Jeśli chodzi o charakter, inteligencję, morale, stan zdrowia, to te cechy można wyczytać z samej fotografii i to tym łatwiej, im bardziej one u danego osobnika się uwydatniają. Nietrudno ze zdjęcia poznać idiotę, kretyna, zwyrodnialca, jak również geniusza, ascetę, mistyka. Można ich odróżnić od ludzi normalnych, zwykłych. Zarówno piętno złych ludzi, zwłaszcza zwyrodnialców, jak i bogate piękno wnętrza ludzi o wysokiej etyce i dobroci jaskrawo malują się na ich twarzach. Klisza fotograficzna uwypukla je jeszcze bardziej. Gdy chodzi o osobników krańcowo odrębnych psychicznie, każdy potrafi to odczytać z ich zdjęć. Sprawa komplikuje się, gdy zdjęcia dotyczą ludzi przeciętnych, zwyczajnych lub zamaskowanych.
No to potrzeba uzdolnień parapsychicznych. Ale nawet dla jasnowidza fotografie niektórych osobników są trudne do rozszyfrowania. Wiele jest osób takich, których twarze na ich zdjęciach reprezentują się w aureoli szlachetności, a w rzeczywistości są to osobniki demoniczne. Niejeden osobnik, chcąc ukryć swe wady przed najbliższym otoczeniem, stara się uwydatniać sztucznie jakąś zaletę jako antytezę wady, przez co z czasem wypracuje fałszywy rys szlachetny. Inny znów człowiek, z natury swojej zgorzkniały pesymista, zgnębiony jeszcze dodatkowo licznymi cierpieniami, w obawie przed całkowitym załamaniem wyrobi w sobie pewien optymizm i spokojne spojrzenie na życie. Teraz fotografia tego człowieka wykaże podwójne odbicie jego wnętrza, podwójny obraz psychiczny. Także aktor, grający przez dłuższy czas rolę Herszta Bandy, przybierze z czasem jakby obcą osobowość, co w pewnej mierze ujawni się na fotografii. Wzrok jasnowidza, pokonując wymienione przeszkody, w jakiś sposób przez fotografię danego człowieka dociera do jego wnętrza i ujmuje cały obraz charakterologiczny, chociażby on był podświadomie czy świadomie zamaskowany. W małej mieścinie, Otechów, mój znajomy nauczyciel S wprowadził mnie pewnego dnia do swoich znajomych. Podczas pogawędki nauczyciel poprosił swojego ucznia, 12-letniego chłopaka, o pokazanie nam swojej fotografii. Podając mi ją do ręki, nauczyciel powiedział do rodziców chłopca: "No, teraz wielu rzeczy się dowiecie o waszym synku, czym on też będzie i jak się sprawuje." Na te słowa rodzice jakoś dziwnie zareagowali niespokojnym spojrzeniem. Wyraźnie zostali przygaszeni, stracili chęć do dalszej rozmowy. Patrząc na zdjęcie chłopca, rzuciłem parę zdawkowych zdań. Następnie zaznaczyłem, że coś więcej powiem przyjacielowi po drodze. Wkrótce pożegnaliśmy naszych gospodarzy i wyszliśmy z domu. "Ależ ten chłopak to przyszły bandyta", powiedziałem nauczycielowi. "Niestety tak", odpowiedział nauczyciel. "Już kilku chłopaków w szkole pożgał nożem. Z kolegami stacza brutalne bójki na porządku dziennym. Twarz tego chłopaka nie zdradzała żadnych anomalii psychicznych. Fotografia natomiast wykazała jego niebezpieczny charakter bardzo wyraźnie. W tej kwestii przedstawiam mocniejszy jeszcze przykład. W roku 1967 uległ wypadkowi samochodowemu w Warszawie 13-letni chłopak. Wskutek tego wypadku pozostawał 16 miesięcy w szpitalu nieprzytomny i bezwładny. Oglądałem go w 14 miesięcy po wypadku w szpitalu i w jego twarzy nie mogłem dojrzeć nic specjalnie nienormalnego. Wyglądał jak każdy chory na jakąkolwiek przypadłość chorobową. Przed tragicznym wypadkiem był to chłopak bystry, inteligentny, zdolny. Kiedy jednak na moje żądanie zrobiono jego fotografię, wówczas dostrzegłem na niej symptomy ciężkich powikłań fizycznych mózgu i psychiki chorego. Dopiero na fotografii ujawniły się wstrząsowe uszkodzenia mózgu. Co więcej, po zastosowaniu moich wskazówek leczenia, chory po 6 tygodniach kuracji odzyskał przytomność. I co ważniejsze, w miarę jego powolnego wracania do zdrowia, każda fotografia, co pewien czas robiona, najwyraźniej wykazywała polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. W praktykach z dziedziny parapsychologii nie chodzi o poznanie charakteru człowieka na podstawie jego fotografii, lecz o jego losy. Sztuki tej nie da się nauczyć. A teraz mówiąc konkretnie, co ja mogę wyczytać o człowieku z jego fotografii? Otóż na pierwszy rzut oka uwydatnia się dość wyraźnie na zdjęciu danego człowieka jego inteligencja, zdolności specjalistyczne, morale, aktualny stan zdrowia, ślady ciężkich przeżyć z przeszłości. Niekiedy zauważalne są jego skłonności i predyspozycje psychiczne, zamiłowania i hobby. I na tym w zasadzie kończą się spostrzeżenia i możliwości czytania samej fotografii. Ale jednocześnie podczas jej czytania wyłaniają się jeszcze inne zjawiska powiązane z danym człowiekiem. Jego dom, rozkład mieszkania, osoby bliskie i wszelkie wydarzenia życiowe, jakie zaistnieją w przyszłości. Zjawiska te zachodzą niewątpliwie już poza zasięgiem informacyjnym samej fotografii, czyli nie dają się wyczytać z niej samej. Nawiązanie kontaktu z osobą zaginioną, obojętnie żywą czy umarłą, na podstawie jedynie treści wyczytanych z samej fotografii, byłoby rzeczą absolutnie niemożliwą. Tutaj muszą wkraczać z pomocą wyższe siły psychiczne. Dzięki nim wzrok mojego ducha sięga tam, dokąd wzrok zmysłowy nie sięga.
a zatem w przypadkach wyższego stopnia widzenia, to jest widzenia poza przestrzenią, materią i czasem, muszą działać jakieś wielkie energie ponadnormalne. W tych przypadkach fotografia jest tylko bodźcem wprawiającym w ruch ową energię. Jest również pomostem łączącym mnie z człowiekiem oddalonym przestrzenią, a czasem nawet śmiercią. Jest ona jakby kontaktową gałką, za pomocą której włącza się aparat psychotelewizyjny o niezmiernie szerokim zasięgu i różnorodności fal. Fotografia jest więc obrazem i jednocześnie bodźcowym oraz pomocniczym narzędziem w uzyskiwaniu samorzutnej czy też żądanej informacji, jednakże nie jedynym. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium. Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Jak powstaje jasnowidzenie? W całym wszechświecie nic nie powstaje bezprzyczynowo. Paranormalne widzenia ze względu na przyczyny ich powstawania możemy podzielić na trzy główne rodzaje. Wywołane, bodźcowe i samorzutne, czyli spontaniczne. Widzenie wywołane. Ten rodzaj widzenia nie jest właściwie wizją na zawołanie, ani nie może być wywołany na siłę, lecz opiera się na świadomym postawieniu danej sprawy i spokojnym wyczekiwaniu żądanej informacji. Przy tego rodzaju widzeniu nie można dopomóc czynnie. Należy się mocno skoncentrować i wyczekiwać pojawienia się żądanej wizji. Im większa jest koncentracja, tym szybciej pojawi się wizja dotycząca przedmiotu danej sprawy. Dla jasnowidza ten rodzaj widzenia jest najtrudniejszy i najbardziej wyczerpujący. Tak się jednak składa, że jasnowidz prawie wszystkie swe parapsychiczne praktyki opiera na takim widzeniu. Jest on do tego zmuszany przez licznych klientów narzucających mu swoje powikłane sprawy. Weźmy jeden z setek innych podobnych przykładów. Przed kilkunastu laty zwrócił się do mnie znękany starszy człowiek o pomoc w odnalezieniu jego zaginionej córki. Moja córka, zaczyna opowiadać załamany człowiek, jako kierowniczka apteki wyszła z domu na co dzień do pracy. Wzięła jak zwykle za sobą drugie śniadanie. Nie zdradzała wyraźnie jakichś ciężkich przeżyć, zachowywała się normalnie. Do domu już nie powróciła. Od krytycznego dnia minął miesiąc, a o córce nic nie wiadomo. Gdzieś zaginęła. Patrzę z dużym natężeniem na fotografię i nic nie widzę. Trwa to dość długo. Dopiero po długim wysiłku dostrzegam zwłoki zaginionej w wodzie przy brzegu w kanale. W określonym miejscu na drugi dzień odnaleziono ciało zaginionej. Towarzyszyły temu bardzo dziwne okoliczności. W momencie, kiedy ojciec błądził po brzegu kanału szukając swej córki, flisacy odczepili od brzegu tratwy i odepchnęli je na środek, wówczas spod tratwy wypłynęło ciało denatki. Zdarza się, że za pierwszym razem nie da się danej sprawy załatwić i trzeba czekać nawet kilka dni na pojawienie się wizji w żądanej sprawie. Widzenie bodźcowe. Przyczyna wywołująca widzenie leży zarówno w przedmiocie, to znaczy w samej rzeczy i charakterze sprawy, jak i podmiocie, czyli w jasnowidzu. Ważniejsza jest druga. Nie zawsze jasnowidz jest dysponowany do prawidłowego rozstrzygnięcia powierzonej mu sprawy. Zdarzają się sytuacje, kiedy nastąpi coś niespodziewanego, co spotęguje władzę psychiczną jasnowidza do tego stopnia, że potrafi on dojrzeć przedmioty ukryte pod ziemią. Oto dowód.
Mieszkałem w pięknej willi położonej w ogrodzie w Kwietnikach na Dolnym Śląsku. Dochodziły mnie wieści od autochtonów, że na terenie ogrodu lub w obrębie budynków znajduje się wiele zakopanych rzeczy. Mając dużo czasu, bawiłem się często w poszukiwacza ukrytych skarbów, ale bez rezultatu. Pewnego dnia zauważyłem w pustej stodole na klepisku zapadniętą ziemię w formie leja. W tym miejscu odkopałem radio. To rozsypane radio stało się silną podnietą do skumulowania sił parapsychicznych. Poczułem w sobie przypływ jakichś dziwnych prądów i nagle spostrzegłem szczupłą kobietę wychodzącą z budynku z łopatą w ręku i kierującą się do ogrodu, gdzie coś pod ścianą stodoły zaczyna zakopywać. Za chwilę wizja się rozpływa, ale to mi wystarczyło. Jednocześnie ukazały się jeszcze trzy miejsca w stodole, gdzie były zakopane różne rzeczy. Już bezbłędnie trafiłem na wszystkie punkty kryjące w sobie zakopane kryształy, porcelanę i wszelkie inne rozmaitości, wśród których znalazło się 14 flaszek starego koniaku. A więc silnym bodźcem do wywołania widzenia pozazmysłowego stała się zapadnięta ziemia i zepsute radio. Bodźce, które pobudzają i potęgują zdolności jasnowidzenia, mogą być różnego rodzaju. Widzenia bodźcowe nie są męczące dla jasnowidza i są pewniejsze w skutkach. Widzenie samorzutne. Wizja samorzutna, czyli spontaniczna, rodzi się nagle, w nieprzewidzianych okolicznościach. Posiada największy zakres w obejmowaniu rzeczy zakrytych oraz przeróżnych, nieoczekiwanych zjawisk i jest prawie nieomylna. Jawi się bez zamiaru, bez udziału jasnowidza, bez żadnej fotografii, bez żadnej sugestii. Przedstawmy tę rzecz praktycznie. Po raz pierwszy pojechałem do wsi Mściwojów odwiedzić swego kolegę. Przechodząc z nim przez szerokie podwórze wśród gospodarczych budynków, rzuciłem okiem na drzwi jednego pomieszczenia, przed którymi to drzwiami coś mnie nagle zatrzymało. Za tymi drzwiami w pustym składzie na drzewo ukazała mi się zakopana skrzynia z zawartością jakichś rzeczy. Weź łopatę, mówię do kolegi, i chodź ze mną, a coś ci pokażę. Gdyśmy weszli do pustego pomieszczenia, nakreśliłem na ziemi koło, w środku którego poleciłem kopać. Gdy zaczął kopać, nastawiony sceptycznie, nagle krzyknął. O rety! Coś tutaj jest naprawdę! Wykopaliśmy skrzynię porcelany i trochę innych drobiazgów. Niekiedy się zdarza, gdy jestem w towarzystwie kilku osób, że zaczynam raptem widzieć historię życia każdej z nich. Muszę podkreślić jeszcze jedno dziwne zjawisko, jakie we mnie występuje często w różnych rodzajach i odmianach widzeń paranormalnych. Zjawisko tego nie można nazwać jasnowidzeniem, ponieważ żadna wizja w nim nie występuje, a tylko powstaje wewnętrzny nakaz. Podczas rozstrzygania podjętej sprawy, obojętnie czy posługuje się fotografią czy nie, zarówno w widzeniu spontanicznym jak i w zamierzonym, powstaje we mnie silny przymus. Jakiś nakaz zmusza mnie mówić tak lub inaczej. Przymus ten jest tak silny, że po prostu trudno mu się oprzeć. I nigdy nie zawodzi w wyrażaniu prawdy informacyjnej. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium. Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Zakres moich parapsychicznych możliwości. Nie ma ludzi nieograniczonych w ich możliwościach. Pewnego dnia zjawił się u mnie stary człowiek w niecodziennej sprawie. Były żołnierz z I wojny światowej. Będąc w armii generała Samsonowa, brał udział w bitwach w Prusach Wschodnich.
Kiedy owa 300-tysięczna armia została pod Stembarkiem przez Niemców otoczona, dowództwo rosyjskie wydało rozkaz zakopania w lesie dywizyjnej kasy zawierającej złoto, aby nie dostała się w ręce wroga. Ten właśnie żołnierz z kilkoma kolegami zakopywał ów skarb. Dziś, wskutek zmian topograficznych, jakie dokonały się w ciągu 50 lat, nie potrafi odnaleźć miejsca, gdzie prawdopodobnie dotąd leżą złote pieniądze w żelaznych skrzyniach. Prosił więc mnie o wskazanie tego szczęśliwego miejsca. Musiałem poszukiwaczowi skarbu dać odmowną odpowiedź. Nigdy bowiem nie szukałem złota w ziemi ani dla siebie, ani też innym nie ofiarowywałem swej problematycznej pomocy. Sądzę zresztą, że w przypadku wspomnianego żołnierza żadną miarą by się ta rzecz nie udała. Za duża przestrzeń lasu, za długi czas dzieli od zaistniałego faktu. Raz tylko w Gdańsku znajomemu inżynierowi pokazałem pod krzakiem agrestu miejsce, gdzie podczas wojny zakopał małą szkatułkę z biżuterią z niewielką ilością złota i potem zapomniał, w którym miejscu. Ale to wydarzyło się w małym ogrodzie, gdzie łatwo można było się skoncentrować i odczuć wibrujące prądy. Czasami otrzymuję listy od graczy w Totolotka z prośbą o wskazanie szczęśliwych numerów. Musiałem jednak każdego amatora spodziewanej fortuny uświadomić, że jeżeli pod moje dyktando ktokolwiek skreśli numerki, nie będzie miał ani jednego trafnego. Jestem najmocniej przekonany, że nie ma na świecie ani jednego jasnowidza, którego by możliwości były wszechstronne. Taki byłby mitycznym półbogiem, a nie człowiekiem z krwi i kości. Największe zdolności parapsychiczne każdego jasnowidza ograniczają się do jednej lub zaledwie kilku specjalności. Przedmiotem moich możliwości i praktyk jest tylko człowiek, jego przeżycia, częściowo jego losy oraz stan zdrowia. Najłatwiej mi jest odszukać człowieka zaginionego i koło tej sprawy moje praktyki prawie wyłącznie były i są ogniskowane. I w tym zakresie rzadko występuje błąd. Być może, iż skala moich możliwości jest szersza. Mam przecież na swym koncie zanotowanych kilka widzeń rzeczy ukrytych pod ziemią, kilka przewidzianych wydarzeń międzynarodowych, dotyczących również klęsk żywiołowych. Jednakże nie chcę i nie mogę budować twierdzenia opartego na niewielkiej liczbie faktów. Przedstawiam jedynie w imię uczciwości fakty konkretne i potwierdzone jako pewne. A było ich niemało. Wśród tych faktów odnoszących się do odnajdywania zaginionych, drugie miejsce zajmuje stawianie diagnozy. Najwybitniejszym lekarzom najwięcej trudu przysparza postawienie pacjentowi trafnej diagnozy. A przecież wiemy, że postawienie dobrej diagnozy skraca leczenie i daje lepsze wyniki. Często niestety się zdarza, że wszystkie sposoby badania, łącznie z analizami i prześwietleniem, nie potrafią wykryć schorzenia, a raczej jego źródła. Często wszystkie wyniki badań są pozytywne, a pacjent cierpi i gorączkuje. Córka profesora Akademii Medycznej w Poznaniu zapadła na jakąś zagadkową chorobę. Wystąpiła wysoka gorączka, a po kilku dniach silny skurcz zaczął zginać jej lewą nogę w kolanie i usztywniać. Konsultacja lekarzy poznańskich nie potrafiła wykryć przyczyn dziwnych objawów chorobowych. Zrozpaczona matka, a także lekarz zwracają się do mnie o pomoc. Z fotografii dziecka widzę ognisko ropne wielkości ziarna fasoli w mózgu. Wnet stwierdzono trafność mojej diagnozy i skierowano leczenie na odpowiednie tory. W roku 1968 przyjechała do mnie kasjerka Opery Bałtyckiej w Gdańsku ze swą 22-letnią córką cierpiącą na silne bóle głowy. Matka zdążyła mi szepnąć po cichu, że według orzeczenia lekarskiego ma mieć guz na mózgu. Patrząc wnikliwie na fotografię chorej, nie dostrzegam żadnego guza, lecz widzę coś zupełnie innego. Coś mi się grubo nie podoba górny ząb pani. Oświadczam, pokazując go palcem. Trzeba go koniecznie natychmiast zbadać. Wydaje mi się, iż tutaj tkwi źródło bólu głowy i infekcji organizmu. Widzę wyraźnie szkaradny ropień zęba górnej szczęki. I kiedy po powrocie do Gdańska chora udała się do dentystki, a ta wskazany ząb wyrwała, trysła spod niego obficie cuchnąca ropa. Po kilku dniach ból głowy ustał całkowicie.
Chora szybko wróciła do zdrowia i po 2 tygodniach poszła do pracy. Nie było, jak się okazało, żadnego guza, tylko wezbrana ropa spod spróchniałego korzenia zęba zaczęła atakować mózg. Jakże często z fotografii można odkryć każdą chorobę, jaka człowiekowi zagraża w przyszłości. Z wielu tego rodzaju faktów przytoczę jeden. Wydarzył się on niedawno na terenie szpitala w Elblągu. Pani KZ, lekarz specjalista od gruźlicy płuc, pokazała mi swoją fotografię dla zwykłej tylko ciekawości, co też jej powiem. Była wówczas zupełnie zdrowa i dzielnie wykonywała swój fach. Ależ musi pani uważać na swoje nerki, unikać alkoholu i kwasów, bo są zagrożone ciężkimi powikłaniami. Powiedziałem. Nigdy dotąd nie miałem żadnych sensacji z nerkami. Odparła mi na to. W niecały rok potem wystąpiły u niej nagle ciężkie powikłania zapalno-ropne nerek w tak ostrej formie, że musiała przez szereg tygodni przeleżeć w łóżku z niebezpiecznymi dla życia symptomami. Bardzo trudne natomiast lub wręcz niemożliwe jest odkrycie przyczyny niepłodności kobiet, oczywiście z fotografii. Przydatki są zdrowe, jajowody drożne, budowa macicy normalna, układ hormonalny prawidłowy, a jednak ciąża nie następuje. W takich przypadkach niepłodność danej kobiety ma podłoże w niezgodności biomagnetyzmów między nią a jej mężem. Jest to najnowsza hipoteza, będąca w toku badań naukowych. Widzeń swoich o charakterze ogólnoludzkim ani też żadnych przepowiedni nie podaje, chociażby dlatego, aby nie były fałszywie interpretowane. Na marginesie zaznaczam, że widziałem tragiczne losy 3 narodów. Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze lat 50 i miał do wyboru stały pobyt dla siebie w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania jedynie Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości. Na koniec podaję jeszcze jedną uwagę, a mianowicie łatwiej mi jest rozszyfrować człowieka pierwszy raz spotkanego, aniżeli bliższego znajomego, a zwłaszcza spotykanego codziennie w pracy czy mieszkaniu. Tego, kogo się często spotyka, prądy biopola mieszają się z prądami moimi, przez co powstaje zamieszanie w obrazach i w interpretacji zjawisk. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium. Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Radości i udręki jasnowidza. Istnieć to promieniować prawdą i pięknem. Kochać to tworzyć dobro ludzkości. Nauka jogi. Zabierz, o zabierz tę smutną jasność widzenia. Zabierz mi z oczu to okrutne światło. Straszna to rzecz być śmiertelnym naczyniem Twojej prawdy. Takie słowa, wyjęte z wiersza Schillera, wkłada w usta jasnowidza Leadbeater, autor książki pod tytułem Jasnowidzenie. W słowach powyższych, jak w każdej poezji, występuje pewna doza przesady. Niemniej, odzwierciedlają one rzeczywiste przeżycia jasnowidza w wielu momentach. Samopowstawanie i przebieg jasnowidzenia napina nerwy do najwyższych granic wytrzymałości. Dochodzą do tego jeszcze inne czynniki, na pozór błahe, w sumie jednakże niebagatelne. W tłumie ludzi jasnowidz ze swoim własnym ciężarem jest sam. Nie dzieli go z nikim. Uciążliwe jest natręctwo ciekawskich.
żądnych sensacji i sceptycyzm tłumu ujawniany w formie niewybrednych docinków pod adresem jasnowidza. Nuży banalność narzucanych niektórych spraw. Ciężko jest pozostawać w służbie dla społeczeństwa. Najbardziej wstrząsającym przeżyciem jasnowidza jest widzenie dramatycznych scen rozgrywającego się wydarzenia, wobec którego musi pozostać biernym widzem bez żadnej możliwości wpływu na przebieg akcji w dramacie. Podobny, jeśli nie silniejszy, wstrząs rodzi w duszy jasnowidza świadomość odpowiedzialności za wynik powierzonej mu sprawy do rozstrzygnięcia. Na poparcie słuszności omawianego tematu pozwolę sobie przedstawić dwa fakty widzenia samorzutnego potwierdzone historycznie oraz dwa z moich praktyk stwierdzone przez naocznych świadków. Jasnowidzenie Apoloniusza z Tiany. W czasie, kiedy wypadki te, zamordowanie Cezara Domicjana, rozgrywały się w Rzymie, widział je Apoloniusz z Tiany w Efezie. Domicjan został napadnięty przez Klemensa koło południa, a tego samego dnia Apoloniusz nauczał w ogrodach przylegających do kolumny gimnazjonu. W pewnej chwili głos jego przycichł, ogarnęło go nagłe przerażenie, zbladł i zaczął się trząść na całym ciele. Nie przerwał jednak swego wykładu, wszelako mowa jego nie miała zwyczajnej siły. Podobnie jak to zdarza się tym, którzy mówiąc myślą o czym innym. Nagle zamilkł, spojrzał przerażonym wzrokiem na ziemię, postąpił parę kroków naprzód i zawołał. Przebij tyrana! Rzec można było, że widzi on nie odbicie faktu, lecz sam fakt w całej grozie jego rzeczywistości. Efezjanie byli zdumieni i przerażeni. Apoloniusz znieruchomiał jak człowiek, który czeka na wynik dokonującego się czynu. Po chwili znów zawołał. Bądźcie dobrej myśli! Tyran został zabity dzisiaj! Co mówię, dzisiaj? Zabity został w tej samej chwili, kiedy przestałem mówić. Słuchacze przypuszczali, że Apoloniusz postradał zmysły. Pragnęli gorąco, aby to, co powiedział, było prawdą. Jednocześnie obawiali się, aby z jego słów nie wynikło dla nich niebezpieczeństwo. Wkrótce wszakże przyszli gońcy, którzy oznajmili im radosną nowinę i stwierdzili prawdziwość widzenia Apoloniusza. Historia zaczerpnięta z książki Edwarda Schure, Wielcy Wtajemniczeni, wydanej w Warszawie w 1911 roku. Widzimy, jak mocno przeżywał grecki mędrzec dramat, który rozgrywał się daleko od niego i nie dotyczył bezpośrednio jego własnej osoby. Bez porównania silniej przeżywał wstrząs wewnętrzny słynny jasnowidz szwedzki, kiedy wzrokiem ducha widział zagrożony swój dom i całe mienie przez pożar, o czym piszemy szczegółowo. Wizja Swedenborga była tak dokładna i wszechstronnie zbadana, że poruszyła umysły oświeconych ludzi w XVIII wieku w całej Europie. Nawet filozof niemiecki Immanuel Kant przeprowadził badanie tego zjawiska za pośrednictwem jednego ze swoich szwedzkich przyjaciół zamieszkałego w Göteborgu, u którego ten fakt się zdarzył. Fakt, który tutaj opowiem, posiada, jak mi się zdaje, jak największą siłę przekonującą i powinien przeciąć wszelkie wątpliwości co do jego prawdziwości. Działo się to w Göteborgu w roku 1759, pod koniec września. Pan Swedenborg w drodze powrotnej z Anglii wylądował pewnej soboty koło 4 po południu w Göteborgu, gdzie został zaproszony do domu pana Kaltela. Wieczorem koło 6 pan Swedenborg, który się oddalił na krótką chwilę, wszedł nagle do sali blady i zmieszany, oznajmiając, że w tej chwili wybuchł pożar w Sztokholmie na Sudermanie i że ogień dociera z wielką gwałtownością do jego domu. Po chwili dodał, że dom jego przyjaciela, którego nazwał po imieniu, spłonął, a jego własny dom znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie. O godzinie 8, po krótkiej przerwie, zawołał głosem radosnym. Bogu Najwyższemu dzięki, pożar wygasł niedaleko mojego domu. Tegoż wieczora zawiadomiono o tym gubernatora. W niedzielę rano wezwał on Swedenborga do siebie, aby go zbadać w tej sprawie. Swedenborg opisał dokładnie pożar, jego początek, trwanie i koniec. Tego samego dnia wieść ta obiegła miasto, wywołując tym większe wrażenie, że sprawą zainteresował się gubernator. W poniedziałek wieczorem przyszła sztafeta, którą wysłali kupcy sztokholmscy. W ich listach pożar opisano w sposób zupełnie zgodny z opisem Swedenborga. Cóż można przytoczyć na dowód nieautentyczności tego faktu? Przyjaciel, który o tym pisał, zbadał wszystko na miejscu zarówno w Göteborgu, jak i w Sztokholmie.
List do Charlotte de Knobloch, zamieszczony przez Matera w życiu Swedenborga. A teraz podam kilka tego rodzaju faktów z naszego podwórka. Opowiadała mi osobiście żona słynnego jasnowidza osowieckiego następujący wypadek. Pewna zamożna rodzina prosiła usilnie wizjonera o wskazanie jej, w którym ze wspólnych grobów żołnierskich z I wojny światowej znajduje się poległy syn, oficer. Osowiecki udał się na miejsce bliźniaczych grobów. Tam się wysilał do najwyższych granic swych parapsychicznych możliwości i nic nie uchwycił konkretnego z upragnionej informacji. Dopiero po 20 minutach szalonego napięcia nerwów i wszystkich władz psychicznych nagle poszukiwany oficer ukazał się mu w jednym zbiorowym grobie, w którym po odkopaniu rodzice rozpoznali swego syna. Ale Osowiecki w momencie pokazania grobu swą ręką zemdlał, runął na ziemię i przez pewien czas leżał półprzytomny. Grób żołnierza wskazał, ale jakim kosztem? Wątpię, czy jakikolwiek wizjoner podjąłby się takiego rodzaju zadania. Wszelka zbiorowość ludzi, zarówno żywych jak i zmarłych, wchłania jednostkę w gęstwinę sieci licznych różnorodnych bioprądów, z których daną jednostkę trudno uchwycić. Jest to prawie niemożliwe. Jeśli taka rzecz się komuś uda, to nadludzkim tylko wysiłkiem. W Lubomierzu na Podkarpaciu patrzyłem pewnego dnia przez okno swego pokoju na robotników piłujących cyrkularką opałowe drzewo. Nagle zobaczyłem, odczułem prawie dotykalnie, że jeden z nich za chwilę ciężko się skaleczy. Przeżywałem silne napięcie nerwowe. Nie wiedziałem, jak mam postąpić. Ostrzec go, to tym prędzej zasugerowany może podsunąć rękę pod ostrze piły, albo przerwie pracę, co znów spowoduje zamieszanie i niezadowolenie pracodawcy. Nie ostrzec, to znowu zdawało mi się, iż będę winnym jego nieszczęścia. Zaledwie upłynęły 2 minuty takiego napięcia, usłyszałem nagle przeraźliwy krzyk. Zobaczyłem, że jeden z pracowników trzyma w dół zwisającą rękę z odciętym prawie całkowicie palcem, z którego broczy obficie krew. Stało się to, co miało się stać i co widziałem w swojej wizji. Dla każdego człowieka mniej straszne jest spotkanie nieszczęścia i nawet jego przeżywanie, niżeli świadome na nie czekanie. Aby dobrze zrozumieć przeżycia jasnowidza, musi się znać jego specyficzny charakter. Jasnowidz, jak każdy inny człowiek, może mieć mnóstwo wad, szkaradnych nawyków i życiowych załamań, ale musi posiadać mocną, niezachwianą, stałą i wielką miłość do ludzi oraz gotowość przyjścia im z pomocą w ich cierpieniach i potrzebach zawsze bezinteresownie, z serdecznym współczuciem. Cierpi on w tej samej skali, co cierpiący jego towarzysz ludzkiej niedoli. Parę lat wstecz znalazłem się na przyjęciu imieninowym bardzo dla mnie bliskiej osoby. Nastrój wśród gości panował miły, przyjemny, jak to zwykle bywa w takich okolicznościach. Solenizantka zachowywała się wesoło, pogodnie, ze szczerym uśmiechem z zadowolenia i szczęścia. Kiedy spojrzałem na nią z bliska, nagle dostrzegłem na jej jelitach nowotworowy guz, który już zdążył porobić w tkankach daleko idące spustoszenie. Prysył dla mnie cały pogodny nastrój. Popadłem w smutek i przygnębienie. Dziwne są losy ludzkie. W tydzień po moim wyjeździe otrzymałem od niej listowną wiadomość już ze szpitala, że czeka ją operacja. Wkrótce nastąpiła nieunikniona katastrofa. Innym znów razem, będąc na weselnym przyjęciu mojej podopiecznej, czułem zbyt dotkliwie, zbyt mocno jakiś tragizm zagrażający pannie młodej. W 6 dni po ślubie zginął jej mąż w katastrofie kolejowej. Sądzę, że każdy jasnowidz boleśnie odczuwa cierpienie ludzkie zarówno aktualne, jak i przewidywane, tym mocniej, że przed nimi nie potrafi nikogo uchronić. Nic też dziwnego, że sławna, podziwiana przez świat uczonych jasnowidząca Miss Piper po swym zamążpójściu tak się wypowiedziała. Żałuję tych lat straconych dla swego osobistego szczęścia. A przecież stojąc na służbie spraw ludzkich, przeżywała ogrom cierpień, obaw i udręki. Dla siebie, prócz dymku sławy, nie miała nic więcej. Są niewątpliwie i radosne przeżycia dla jasnowidza, kiedy dzięki swym zdolnościom parapsychicznym potrafi przynieść ulgę tym, co cierpią. Znany pisarz polski, W.M., utracił w zawierusze wojennej swą ukochaną żonę. Od wybuchu wojny nie miał o niej żadnej wiadomości. Zwrócił się w końcu o pomoc do mnie. Czy
Czy ona jeszcze żyje? Zapytał trwożnie. I czy ją jeszcze w swym życiu zobaczę? Czy też już jestem wdowcem, a moje dzieci sierotami? Z pokazanego mi jej zdjęcia widzę ją wyraźnie mieszkającą na wsi pod miastem Orzeł na terenie Rosji. Panie! Zawołałem. Ależ ona żyje i wróci do was na pewno. Po niecałym miesiącu żona pisarza rzeczywiście wróciła do stęsknionego męża i uszczęśliwionych dzieci. Kończąc niniejszy rozdział, chciałbym nieśmiało wyrazić swą myśl słowami. Jeśli jestem świadom, że w wieloletniej swej pracy o specjalnym charakterze bodajże jedną iskierkę radości wniosłem w skołatane serca ludzkie, to chyba nie żyję daremnie. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium. Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Analiza zjawisk parapsychologicznych. Im głębiej człowiek sięga w dziedzinę ludzkiej duszy, tym bardziej zagadkowa mu się wydaje. Im dalej zapuszcza się w tajemny labirynt mózgu ludzkiego, tym lepiej spostrzega, że dotąd stoi w punkcie wyjścia. James. Możliwość przenikania przestrzeni, materii i czasu, jaką mają niektóre jednostki ludzkie, oraz widzenie wydarzeń i przedmiotów poza ich granicami, nazywamy zdolnością parapsychologiczną. Nauka o tych fenomenach, nie mieszczących się w poznanych prawidłach psychologii, nazywa się parapsychologią. Parapsychologia teoretycznie obejmuje trzy pojęcia: jasnowidzenie, telepatię, intuicję. Zanim przystąpimy do omówienia każdego z tych pojęć, musimy na wstępie zasygnalizować liczne przeszkody napotykane w analizie i w naukowym ujmowaniu zjawisk parapsychologicznych przez badaczy. Aczkolwiek już od wielu lat zagadnienia zjawisk parapsychologicznych zaprzątają umysły uczonych, usiłujących je wyjaśnić, to jednak są one nadal dla nauki nierozwiązane. Sam człowiek bowiem jest istotą zagadkową. Nieznaną. Istota ludzka w swojej psychofizycznej strukturze jest zbyt złożona, aby ją można było w całości ogarnąć i zrozumieć. Wielki uczony, laureat Nagrody Nobla, Carrel, w swym dziele pod tytułem Człowiek – istota nieznana, wywodzi słusznie, że nie ma metody do uchwycenia człowieka w całości, do powiązania jego części i jego stosunku ze światem zewnętrznym. Człowiek poznany przez specjalistów nie jest człowiekiem konkretnym, rzeczywistym, gdyż jest rozczłonkowanym przez anatomów trupem. Jest zaobserwowaną świadomością dla psychologów, jest nieuchwytną osobliwością dla siebie samego. Dla chemików jest substancją chemiczną, która tworzy tkanki i ciecze organizmu. Dla fizjologów jest cudownym zbiorem komórek, których prawa współistnienia badają. A przecież człowiek stanowi zespół organów i władz psychicznych, ściśle ze sobą złączonych. Współczesna nauka już poznała dokładnie zespoły organów i ich współdziałanie. Z każdym rokiem odkrywa skomplikowane układy komórek organicznych. Coraz śmielej badawczy umysł uczonych wdziera się w precyzyjny aparat ludzkiego mózgu. Olbrzymie natomiast dziedziny świata psychiki ludzkiej, jej wszechstronne funkcje, pozostają nadal dla nas głębią tajemnicy. Czymże bowiem jest nasza myśl, świadomość, pamięć? Jest to wszystko tylko wytworem mózgu, kombinacją fal elektromagnetycznych, czy jakąś wielowymiarową energią? A może to coś niematerialnego, co istnieje poza granicami mózgu, co przedostaje się do naszego mózgu w nieznany sposób? A dalej, co wytwarza nasza świadomość i gdzie się znajduje jej siedlisko? W mózgu czy poza nim? A jeśli w mózgu, to w jakiej jego partii?
i jaki jest jej zasięg. Możemy mnożyć pytania w nieskończoność, nie znajdując odpowiedzi. Teoria lokalizacji pewnych części mózgu wyjaśnia zaledwie funkcjonowanie zmysłów, ale nie potrafi wyjaśnić ani istoty naszej psychiki, ani jej działania. Najnowsza nauka biologii odkrywa w ludzkim mózgu trzy rodzaje prądów elektrycznych. Prądy specyficzne, czynnościowe i spazmatyczne. Ale i one jeszcze niczego nie wyjaśniają. Wśród uczonych panują jakże liczne i odmienne poglądy na psychikę i jej powiązanie z mózgiem człowieka. Przedstawmy kilka z nich bodajże szkicowo. Bergson utrzymuje, że pamięć, świadomość, wyobraźnia i wszelkie przejawy psychiczne powstają nie w mózgu, lecz w samym duchu. Mózg jedynie utrzymuje procesy świadomości w napięciu i nastawia je do praktycznego użycia. James uważa, że mózg ludzki nie wytwarza świadomości, lecz jedynie przepuszcza ją z innego świata, podobnie jak soczewka przepuszcza światło i je zmienia. Świadomość ludzka stanowi drobną cząstkę ducha, który istnieje poza mózgiem i cały świat psychiczny bytuje w dziedzinie ponadzmysłowej. Dla większości jednak naukowców jedynie mózg jest głównym siedliskiem wszystkich władz psychicznych. W nim one powstają i manifestują się w różnej formie na zewnątrz. W splocie tak licznych poglądów, najczęściej sprzecznych, na życie psychiczne człowieka i jego przejawy na co dzień powstaje zasadnicze pytanie. Czy w ogóle istnieje jakakolwiek możliwość ujęcia w pewne kryteria naukowe zjawisk parapsychicznych? Na to pytanie usiłuje dowodami pro i kontra dać pewne, chociaż słabe, naświetlenie. Jasnowidzenie, telepatia i intuicja to jakby ta sama energia płynąca trzema strumieniami do punktu informacyjnego. Nie można w praktyce między tymi pojęciami przeprowadzić rozgraniczenia. W toku działania zjawisk parapsychicznych występują one koordynacyjnie, synchronicznie, i są równomiernie ze sobą powiązane, tak jak zespół sercowo-płucny w organizmie ludzkim. Można jedynie o tych trzech fazach parapsychicznych mówić w aspekcie teoretycznym. Jasnowidzenie. Musimy wyjść z zasadniczego założenia, a mianowicie, czy istnieje jakakolwiek możliwość spostrzegania pozazmysłowego. Zagadnienie to wywołuje wśród uczonych liczne kontrowersje. Bodajże jeszcze większość naukowców, nastawionych z góry negatywnie do wszelkich zjawisk nieempirycznych, zdecydowanie odrzuca możliwość widzenia pozazmysłowego. Cała parapsychologia jest dla nich rzeczą niegodną prawdziwego uczonego, by się nią można zająć. Usiłują nawet zwalczać tego rodzaju zagadnienia. Jednym z takich zaciekłych przeciwników wszelkich zjawisk paranormalnych jest niejaki C.E. Hansel. W swojej książce wydanej w roku 1969 pod tytułem Spostrzeganie pozazmysłowe zwalcza z całą namiętnością istnienie zjawisk paranormalnych. Broni swego poglądu niezbyt wybrednymi argumentami. Wszyscy telepaci i jasnowidzowie, według niego, to oszuści i szarlatani, co swoje sukcesy uzyskują sztuczkami kuglarskimi, a badacze zjawisk paranormalnych to niedołęgi, bo w ciągu tylu lat nie umieli stworzyć odpowiednich warunków uniemożliwiających wszelkie oszustwo uprawiane przez rzekomych jasnowidzów. Autor sugeruje zarazem niedwuznacznie, że niejednokrotnie nawet naukowcy stawali się wspólnikami oszukańczych machinacji jasnowidzów. Niektórzy znów naukowcy zjawiska parapsychiczne zaliczali do dawno już przebrzmiałego spirytyzmu. Inni zacieśniali szeroką dziedzinę parapsychologii do wąskich ram telepatii. Spojrzenie na te sprawy wielkiej rzeszy poważnych współczesnych uczonych we wszystkich krajach świata jest inne, bezstronne. Naukowe. Według ich przekonania jasnowidzenie jako najwyższy stopień parapsychologii jest faktem bezspornym i niezaprzeczalnym. I dzisiaj żaden prawdziwie wszechstronny i bezstronny naukowiec, tym bardziej badacz zjawisk parapsychicznych, nie będzie powtarzać przestarzałych i oklepanych banałów, na wzór Hansela, o oszustwie telepatów czy jasnowidzów. W ubiegłym wieku, owszem, powstrzymywały uczonych od badań zjawisk paranormalnych cudeńka pokazywane na rynkach i salach przez różnych fakirów, kuglarzy, iluzjonistów i magików oraz przepowiadanie przyszłości i przeszłości przez obłąkanych specjalnym tańcem derwiszów. W tym galimatiasie trudno było odróżnić ziarno od plew. W dobie dzisiejszej jeszcze wielu uczonych powstrzymuje od zaangażowania się w dziedzinę parapsychologii niemożność ujęcia zjawisk paranormalnych w ramy naukowe.
ale to, jak podkreśla Carroll, że uczeni nie mają metody, nie znają sposobu badania zjawisk paranormalnych, nie jest żadnym dowodem, iż jasnowidzenie nie istnieje. Dzisiaj na całym świecie powiększa się liczba wielkich uczonych z różnych specjalności – biologii, psychologii, biochemii, fizjologii i medycyny, którzy usiłują poznać mechanizm powstawania zjawisk pozazmysłowych, ich istotę oraz możliwości praktycznego zastosowania. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium. Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Nazwa i definicja jasnowidzenia. Jasnowidzenie to wyraz najbardziej nieodpowiedni dla samego tego pojęcia, nie oddaje bowiem ani istoty, ani przebiegu powstania i działania, ani też przedmiotu tego pojęcia. To specyficzne widzenie nie jest tak jasne jak dzień słoneczny. Przeciwnie, stawia ono jasnowidza w głębi ciemnego jak noc labiryntu, skąd musi on wyjść po omacku na światło dzienne. Jasnowidz podczas usiłowania odkrycia wizji jest podobny do alpinisty, co wdziera się wśród skał i przepaści w ciemne jak ołów chmurze na szczyt górski, skąd dopiero może w blaskach słonecznych dojrzeć szerokie krajobrazy. Właściwsza już byłaby nazwa psychowizja, transpsychowizja, parapsychowizja, psychotelewizja lub coś podobnego. Jeszcze większą trudność sprawia definicja jasnowidzenia. Jest ono tak bogate w treść, obejmuje tak wielką ilość różnorodnych zjawisk i przebiega po nieznanej płaszczyźnie w nieuchwytnych wymiarach, że niełatwo znaleźć dlań odpowiednią i dokładną definicję. Zresztą w każdej dziedzinie naukowej żadna definicja nie jest zdolna określić ściśle i w pełni swego przedmiotu, nie będzie adekwatna do treści i charakteru samego pojęcia. Spróbujmy zdefiniować jasnowidzenie w sensie najwłaściwszym. Jasnowidzenie jest to specyficzna ludzka zdolność widzenia rzeczy i wydarzeń poprzez materię, przestrzeń i poza granicami czasu. Albo jest to wiedza o przedmiocie lub wydarzeniu nabyta bez udziału zmysłów. Jeszcze inaczej, jest to osiągnięcie celu bez zastosowania do tego pomocniczych środków. Albo wreszcie, jest to widzenie pozazmysłowe rzeczy podpadających pod zmysły. Chcę tutaj nadmienić, że według mojego mniemania określanie zdolności jasnowidzenia jest absurdem. Po pierwsze dlatego, że nie wiadomo, czy człowiek ma rzeczywiście tylko 5 zmysłów, czy czasami nie więcej. Po drugie, cóż ma ten najwyższy atrybut naszej psychiki, zdolność jasnowidzenia, wspólnego ze zmysłami? Nauka poznała dokładnie wszystkie 5 zmysłów pod względem ich anatomii, fizjologii, lokalizacji i działania. Istota natomiast jasnowidzenia jest dla nauki jeszcze nieuchwytna, tajemna, wkraczająca poniekąd w dziedzinę metafizyki. W każdym razie jasnowidzenia nie można wtłoczyć w sferę zmysłów. Istota jasnowidzenia. Jaka jest forma energii czynnej w porozumieniu telepatycznym i w jasnowidzeniu? Nie wiemy. Wszystkie nauki, których przedmiotem jest człowiek, są nadal niezupełne. Wiemy tylko z psychologii, biologii i filozofii, że wszystko, co dotyczy świadomości, musi przejść przez system nerwowy i zmysły. Jasnowidz natomiast, dzięki jakiejś nadświadomości, chwyta wprost rzeczywistość. Widzi obrazy, wydarzenia w odległej przestrzeni i czasie.
Dla niego zarówno przeszłość, jak i przyszłość są niekiedy aktualną teraźniejszością. Następuje z kolei drugie zagadnienie. Jeśli więc pewna niewymierna energia stwarza zjawiska jasnowidzenia, to z jakiego rodzaju aparatu pochodzi i gdzie ten cudowny aparat się mieści? W jaki sposób się go uruchamia, aby za jego pomocą uzyskać informacje ze świata zewnętrznego? A może zjawiska świata zewnętrznego na mocy jakiegoś prawa znajdują swój odzew w naszej sferze psychicznej? Ale i w tym przypadku musi w nas tkwić odbiorczy aparat zjawisk leżących poza sferą naszych zmysłów. Nauka o człowieku, to jest medycyna, anatomia, fizjologia, biologia, zwłaszcza submolekularna i psychiatria, wystarczająco poznała wszelkie procesy fizjologiczne i psychologiczne oraz źródła ich powstawania, zbadała akcje i reakcje występujące w odruchach warunkowych, spostrzegła paranormalne fenomeny występujące u osobników będących w transie hipnotycznym. Nauka nie natrafiła jednak dotąd na żaden ślad wiodący do rozwiązania zagadnień parapsychicznych. Na ten temat powstało wiele hipotez, z których ważniejsze uwzględnimy. Pogląd filozofii wschodu, zabarwiony okultyzmem, utrzymuje, że wszelkie zjawiska parapsychologiczne powstają w szyszynce mieszczącej się w międzymózgowiu. W płatach czołowych obrazy informacyjne się odbijają i są odczytywane przez jasnowidza. Jest to teoria nie do przyjęcia. Brak jej racjonalnego uzasadnienia. Przede wszystkim jeszcze nikt dotąd ostatecznie nie zbadał, jaką rolę odgrywa szyszynka w naszym organizmie i w sferze psychicznej. Wydaje się, iż szyszynka nie ma specjalnego wpływu na jakąkolwiek funkcjonalność psychiczną lub fizjologiczną, przynajmniej w późniejszym okresie życia człowieka. Według mojego mniemania jest ona, owszem, pewnym regulatorem i transformatorem energii elektromagnetycznej oraz biologicznych prądów w ustroju człowieka przed jego dojrzałością i pełnią wzrostu. Z chwilą osiągnięcia tych postulatów organicznych szyszynka traci swą rację bytu i jako już niepotrzebna zaczyna zanikać przez zrogowacenie. Wybitny znawca i wnikliwy badacz bioelektroniki, profesor Manczarski, tłumaczy zjawiska parapsychiczne teorią śladowości oraz fal elektromagnetycznych. Według tej teorii każdy dotknięty przez człowieka przedmiot posiada odbity na sobie pewien ślad substancji subtelnej w formie jakby fotografii lub żywego obrazu. Substancja ta, w momencie kiedy jasnowidz weźmie do ręki przedmiot dotknięty przez daną osobę, zostaje przez niego dzięki receptorom skóry wchłonięta do ustroju, potęguje się w nim na mocy procesów chemicznych, dostaje się do systemu nerwowego i w ten sposób pozwala jasnowidzowi odczuć ożywiony obraz osoby zostawiony na dotkniętym przez nią przedmiocie. Jeżeli moja interpretacja teorii profesora Manczarskiego jest prawidłowa, to by wyśmienicie wyjaśniała istotę psychometrii i psychoskopii, które polegają na tym, że jasnowidz przez dotykanie przedmiotu mającego uprzednio jakąkolwiek styczność z danym człowiekiem nawiązuje tą drogą kontakt z nim i uzyskuje aktualną o nim informację. Jako klasyczny przykład psychometrii niech nam posłuży fakt, jaki wydarzył się w naszym kraju przed wojną. Polacy, biorący udział w międzynarodowym wyścigu balonowym, pewnego dnia gdzieś zaginęli nad terenem Rosji. Wszelka radiowa łączność z nimi została przerwana. Wówczas przyniesiono Ossowieckiemu stare ubranie jednego z zaginionych. Ossowiecki wziął ubranie do ręki, mocno się skoncentrował i po krótkiej chwili rzekł: "Widzę ich mocno wycieńczonych, kroczących po zaspach śnieżnych w kierunku południa. Dookoła nich straszliwe pustkowie. Jest to Syberia." I rzeczywiście, wkrótce potem, radziecka ekspedycja odnalazła rozbitków w tajgach syberyjskich i odesłała ich do Polski. W ostatnich czasach pojawiła się jeszcze inna hipoteza usiłująca wyjaśnić zjawiska parapsychiczne. Opiera ona swe wywody również na układzie i działaniu fal elektromagnetycznych. W każdej komórce naszego mózgu znajdują się potencjały elektryczne. Między sąsiednimi komórkami następują wciąż w przestrzeniach międzykomórkowych wyładowania elektryczne. Wyładowania te niekiedy bywają tak silne, małe pioruny, że funkcjonalność naszych władz psychicznych potęgują aż do granic jasnowidzenia. Wszystkie teorie dotyczące wyjaśnienia zjawisk paranormalnych nie wykraczają poza wartość mniej lub więcej przekonujących hipotez, lecz żadna z nich nie jest kompletna.
Podczas moich prelekcji, jakie wygłaszałem w gronie naukowców, pytano mnie przede wszystkim, jak ja osobiście pojmuję zjawiska parapsychiczne. Powinienem je najlepiej rozumieć, skoro one przeze mnie i we mnie się przejawiają. Owszem, przez 25 lat badałem te zagadnienia obiektywnie, opierając się na obserwacjach i posługując się wypracowaną metodą. I jakie uzyskałem rezultaty? Takie, których prawdopodobieństwo można porównać z ogłaszanymi codziennie przez sympatycznego wicherka prognozami pogody na dzień następny i dalsze dni. Kiedy sądziłem, że już uchwyciłem nareszcie coś racjonalnego, jakiś istotny, przekonujący sens zjawisk paranormalnych, wtem nagle wydawało mi się coś zupełnie nowego, co burzyło cały gmach myśli i teorii na naukowych zasadach zbudowany. Zresztą niech sam czytelnik osądzi na podstawie bogatej faktografii oraz wielostronnych wywodów, jakie w niniejszym rozdziale przedstawiam. A żeby mogło zaistnieć jasnowidzenie, muszą być dwa pojęcia. Podmiot i przedmiot, czyli jasnowidz i drugi człowiek oraz świat zewnętrzny. Łącznikiem między jasnowidzem a światem zewnętrznym lub drugim człowiekiem są fale prądów biologicznych, kosmicznych i elektromagnetycznych oraz wiele innych, jeszcze nieodkrytych, lecz z dużym prawdopodobieństwem istniejących. Na układzie tych fal niewątpliwie opiera się i nimi się posługuje wszelkie pozazmysłowe widzenie. Ma ono coś z telepatii, coś z telewizji oraz coś z nieznanych źródeł. Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium.